Jakie dowody można znaleźć na temat pojawienia się Jezusa Chrystusa? Znaleźć w naszych czasach? Ze środowiska dowodów jest jeden dobrze znany całun turyński. Naukowcy przeprowadzili badanie tkanki i doszli do wniosku, że obraz jest wypaleniem. Odciśniętym obrazem Jezus Chrystus i ślady krwi na tkaninie, zanim włókna całunu zostały spalone, co świadczy o jego autentyczności. Tkanina, w której zmartwychwstanie Chrystusa miało miejsce. Sprawdźmy obrazy, które pasują najdokładniej do obrazu na całunie turyńskim. Korzystanie z programów udało się wyświetlić obraz na zewnątrz, gdzie ślady krwi z korony cierniowej są wyraźnie widoczne. Aby zobaczyć obraz, wyczyśćmy go za pomocą filtrów. Już sam wygląd przypomina obrazy z ikon. Czy Chrystus pojawił się po jego śmierci? Tak, w 1931 r. święta mniszka Faustyna Kowalska ujrzała Jezusa Chrystusa, który kazał siostrze Faustynie namalować obraz zgodnie z tym, co widziała. Siostra idzie do artysty Eugeniusza Kazimirowski, który napisze obraz Boga Łaska. Ikona została ukończona w 1934 roku. Widząc płacz siostry Faustyny, że Pan nie jest tak piękny, jak w jej wiedzy, że ona zapisze w swoim dzienniku. Pewnego dnia, kiedy byłam z artystą, który maluje ten obraz, i widziała, że obraz nie jest taki piękny, jak Jezus, bardzo mnie to zasmuciło, jednak ukryła to głęboko w swoim sercu. Kiedy opuściliśmy tego artystę, matka Przeorysza pozostała w mieście dorobić różne rzeczy i wróciła do domu sama. Poszłam prosto do kaplicy i płakała gwałtownie. Powiedziałam do Pana: kto napisze do Ciebie tak piękną jak Ty? Wtedy usłyszałem te słowa: nie w uroku kolorów ani pędzel jest wielkością tego obrazu, ale w mojej łasce. Obraz miłosierdzia Bożego jest pośmiertny pojawienie się Zbawiciela, uchwyconego przez artystę, który przybliża nas do prawdy o jego rodzaju. Porównaj nasz obraz przedstawiający Turyn osłona. Ostrożnie rozważamy każdy szczegół i w tym przykładzie widzimy znaczne podobieństwo do żywotni, wygląd i pośmiertnie. Rysy twarzy, nos, oczy, czoło, włosy, kształt twarzy, wszystko jest takie samo jak na całunie turyńskim. Porównaj twarz z całunu z najbardziej znanym obrazem i widzimy podobne podobieństwo, a także z obrazem Miłosierdzia Bożego. Przyjrzyjmy się obu obrazom. Teraz spójrzmy na rzadki narysowany obraz w 1904 roku i widzimy uderzające podobieństwo. Nie ma wątpliwości, ten obraz jest prawie w 100% identyczny oryginał na całunu turyńskim. Pierwszy i drugi wygląd są podobne do 70-80 z oryginałem. Oznacza to, że wszystkie trzy obrazy są prawdziwe. O dziwo, nawet obraz pośmiertny odpowiada oryginał. Tylko w większym stopniu się sprawdza autentyczność całunu turyńskiego. Uważnie przyglądamy się każdemu obrazowi i porównujemy go. Ostatnie pośmiertne obrazy Jezusa Chrystusa i Dziewicy Maryi. Linki do zdjęć w opisie.